Cześć, tu Niedorysowana, czyli Paulina Woźniak. Zapraszam Was na podcast Moje Pierwsze Igrzyska, gdzie moi goście, paraolimpijczycy, opowiedzą Wam m.in. co mają niedorysowanego, czy dyskryminacja dotyka ich zwykłej szarej rzeczywistości. Opowiedzą o smaku zdobywania pierwszego medalu na igrzyskach oraz swoich marzeniach i celach. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Jak zauważyliście, moi goście są utytułowanymi zawodnikami. Tak, nasza rodzina niepełnosprytnych to bardzo solidny trzon ruchu paraolimpijskiego na świecie. Często, żeby startować z jeszcze silniejszymi od nas, bierzemy udział w zawodach z pełnosprytnymi. Mój gość jako pierwszy w historii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ma na swoim sportowym koncie brązowy medal z halowych mistrzostw Polski sprytniejszych. W rywalizacji paraolimpijskiej lubuje się raczej w kolorze złotym. Jest zdobywcą 2 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich w skoku wzwyż. Tym samym poprawiający rekord świata w Londynie po 4 latach w Rio poprawił jeszcze mocniej swój rekord. Wielokrotny mistrz świata, mistrz Europy, bardzo, bardzo utytułowany zawodnik, ale słuchajcie, mogłabym tutaj wymieniać kolejne tytuły, ale wolę porozmawiać z moim współrozmówcą, więc moim gościem podcastu jest Maciej Lepiato. Hej Maćku! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie do tego podcastu. Wiem, że jesteś teraz na zgrupowaniu w Słupsku. Jak tam idzie praca nad formą? Mozolnie, ale powoli kończymy ten okres, taki najgorszy, gdzie trzeba zrobić tą taką czarną robotę, czyli gdzie jest dużo, nudno, ciężko. I powoli będziemy przechodzić w taką już, jak to mówią, lekkość, świeżość. Krótkie, świeżość, przyjemniejsze. No już tak naprawdę na dniach, kilka dni zostało do pierwszych startów, więc to już będziemy powoli schodzić z tej objętości. Dokładnie, no dzisiaj, tak naprawdę od dzisiaj zostało 35 dni do Mistrzostw Europy w Bydgoszczy. Szykujesz się, rozumiem, na tą imprezę? No oczywiście, będzie to najważniejsza impreza pierwszej części sezonu. Bo docelowo celujemy igrzyska, ale no Mistrzostwa Europy też mam nadzieję, że nie są pomijane. Cała ta forma, którą teraz robimy i ciężko pracujemy, bo jeszcze dalej jesteśmy w bardzo mocnym treningu, a już jest stosunkowo późno, bo już jest koniec kwietnia i zawsze już dawno byliśmy w takim lżejszym treningu. A to jest wszystko spowodowane tym, że właśnie tą główną robotę robimy pod igrzyska w Tokio. Tam ma być taki szczyt wszystkiego. Natomiast na pewno Mistrzostwa Europy na początku czerwca w Bydgoszczy są bardzo ważnym, takim bardzo dużym przecinkiem w tej drodze do Tokio. I na pewno tam też coś postaramy się uszykować, żeby fajnie się zaprezentować. Ale na pewno impreza docelowa w tym roku to Tokio. No dobra, to z tego co dobrze przeczytałam, między 3 a 7 czerwca w tym roku w Bydgoszczy ściskamy kciuki nie tylko za Maćka, ale za wszystkich lekkoatletów. Dokładnie, będziemy bronić pierwszego miejsca w klasyfikacji medalowej sprzed 2 lat z Berlina. Także postaram się obronić to podium, to pierwsze miejsce. Zaciskamy kciuki, a ja zaciskam kciuka. Dobra Maciek, to przejdźmy konkretnie do pierwszego pytania. Dlaczego konkretnie padło na lekką atletykę? Czy możesz nam opowiedzieć swoją historię? To generalnie, może inaczej, ja zawsze mówię, że do sportu można trafić na 2 sposoby. Sposób taki zaplanowany, gdzie posyłamy swoje dziecko czy tam młodą osobę na jakieś treningi, jakiś szkółek i gdzieś tam od małego ma się styczność z tym sportem i potem powoli dochodzi do jakiejś profesjonalizacji. A jest też druga droga trafienia do sportu i to była moja droga, czyli przez przypadek. No ja z racji swoich jakichś tam uwarunkowań fizycznych? Fizycznych byłem zawsze gdzieś tam, mimo tej swojej gdzieś tam niepełnosprawności, na tle rówieśników sprawniejszy wyróżniałem się. Byłem szybszy od kolegów, wyżej skakałem, dalej skakałem, wchodziłem na najwyższe drzewa czy płoty. Jak gdzieś tam, jak
jakieś jabłko się skubnęło od sąsiada, to ja miałem najmniej problemów, żeby uciec, bo byłem, mówię, najszybciej biegałem, byłem taki najsprawniejszy. I ja nie myślałem nigdy, żeby zostać sportowcem. Ja gdzieś tam do pewnego etapu swojego życia chciałem iść na studia medyczne, chciałem iść na stomatologię do Poznania. Więc to gdzieś tam w ogóle całkowity inny kierunek. I taka pierwsza myśl, żeby coś może w stronę skoku wysłyszeć, bo nie oszukujmy się, jest to no bardzo niszowa konkurencja w Polsce. Pojawiła się, jak byłem w klasie trzeciej gimnazjum. I to po prostu w ramach zaliczenia na lekcji wychowania fizycznego skakaliśmy wzwyż. Ale to też nie było w takiej formie, jak można oglądać w telewizji, że jest piękny zeskok, poprzeczka i się ładnym tam flopem skacze. Tylko to były takie warunki szkolne, mała sala gimnastyczna, bo to jeszcze były czasy, gdzie na wsiach to tak, jak w ogóle szkoła miała salkę gimnastyczną, to było fajnie. I do jednej skakaliśmy przez gumę. Z jednej strony ona była przyczepiona do drabinek, z drugiej strony trzymał ją nauczyciel. I to się skończyło tak, to zaliczenie, że gdzieś tam drugi najlepszy kolega skoczył chyba 1,45 m albo 1,50 m. A ja pokonywałem kolejne wysokości, tam 1,55 m, 1,60 m, 1,65 m. I doszedłem do wysokości 170 cm. I oczywiście to była forma nożycowa. Nożycami takimi się skakało, bo nikt innej nie znał, a też nie było warunków, bo skakaliśmy na takie dwa małe, cieniutkie materace. I okazało się, że skoczyłem 170 nożycami z zapasem. Zabrzmiał dzwonek, który skończył lekcję i gdzieś tam to się skończyło. I raz, że sprawiało mi to ogromną frajdę, samo skakanie. Dwa, bardzo mi się spodobało, że byłem w czymś najlepszy. I wtedy pomyślałem, że może warto by było zacząć coś w tym kierunku. Pamiętam, przyszedłem do domu, napisałem maila do wszystkich lubuskich klubów lekkoatletycznych, że chciałbym podjąć treningi i od żadnego klubu nie dostałem żadnej jakiejkolwiek odpowiedzi. Okay. Dopiero po dwóch latach w drugiej klasie szkoły średniej, ja już byliśmy po wyborach maturalnych, jakie chcemy przedmioty zdawać, i wszystko tam sobie wziąłem właśnie pod tą medycynę, pod stomatologię. I na jednej z lekcji też wychowania fizycznego robiłem wsady do kosza, ale z miejsca. I oczywiście tak, żeby WF-ista nie widział, bo nie można było się wieszać na koszu i tym podobne sprawy, ale zauważyli to koledzy, wszyscy wielkie oczy, bo z rozbiegu nikt nawet nie mógł dobrać czy doskoczyć, a ja sobie z miejsca tak podskakiwałem i wsadzałem piłkę do kosza. No i powiedzieli panu Jarkowi, którego serdecznie pozdrawiam. Pan Jarek powiedział, żebym powtórzył to, co zrobiłem. Jak zobaczył to zrobił wielkie oczy. I okazało się, że gdzieś tam od dwóch lat, gdzieś tam z tyłu miałem głowy ten skok zwyż, bo zawsze pamiętałem tą lekcję z gimnazjum. I okazało się, że tam, gdzie chodziłem do liceum, było za szkołą boisko. Za boiskiem był płot i obok było gimnazjum. Bardzo blisko. I okazało się, że przy tym gimnazjum działała sekcja lekkiej atletyki. Że normalnie tam trenowali, był taki profesjonalny trener. I ja się dopiero o tym po dwóch latach dowiedziałem. Ten właśnie WF-ista mnie tam skierował, powiedział, żebym poszedł do pana Krzyśka, który potem został moim pierwszym trenerem. I ja na drugi dzień poszedłem do nich na trening, umówiłem się na rozmowę. I też pamiętam pierwsze zdanie, pierwsze o co zapytał się mój wtedy jeszcze nie trener, ale ten trener tam Krzysiek, to ile mam lat? No jak już mówiłem, że mam 17 lat, no to trochę tak już motywacja do dalszej rozmowy zeszła, bo to jednak jak na zaczęcie przygody z lekką atletyką to jest bardzo późno. Ale powiedziałem, że chciałem zacząć skakać zwyż, że tyle i tyle skoczyłem kiedyś w gimnazjum. A że on miał jednego skoczka wzwyż swojego, to tam nie było problemu, żeby coś nowego tworzyć, to kazał mi przyjść na chyba drugi dzień na trening. I też już to już było tak, że był profesjonalny zeskok rozłożony, stojaki, poprzeczka. Pamiętam, założył 170 cm, mówi skacz. No ja skoczyłem z dużym zapasem tymi nożycami.
Trener zrobił wielkie oczy, mówił, że myślał, że ja już umiem profesjonalnie flopem skakać, że 170, a to jest gdzieś mniej więcej takie przełożenie, że to od razu do tego około 20-30 centymetrów trzeba dodać, jak się człowiek tam ogarnie trochę tej techniki flopowej. Więc to też gdzieś tam, to była szybka piłka, że warto podjąć współpracę, że coś z tego może być. I to by był pierwszy trening. Zawsze na spotkaniach młodzieżą mówię, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, ale oczywiście miłość do sportu, nie do trenera. I od tego dnia postanowiłem gdzieś tam, może nie od razu, ale stopniowo to gdzieś tam do mnie dochodziło, że jednak to jest chyba to, co chcę w życiu robić, że tam medycyna, ta studia medyczne to tak nie bardzo. No i tak potem suma sumarów po półtora roku wylądowałem w cudzysłowie, ale takim pozytywnym na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie. To jest filia WF-u Poznańskiego. Tak po prostu, żeby to wszystko łatwiej razem połączyć. I to gdzieś tam te początki to tak wyglądały. Wow, super. Super się w ogóle słucha takiej historii i tak jak powiedziałeś, miłość od pierwszego wejrzenia, ale zobacz, że ta miłość potrzebowała czasu. Trochę była wystawiona na taki czas, bo myślę, że tutaj już tym skokiem 2 lata wcześniej byłeś zauroczony i ta miłość się pojawiła, ale cierpliwie poczekałeś na to, żeby w końcu znaleźć możliwości do uprawiania tej swojego sportu tak naprawdę. Znaczy to raz, na pewno tutaj taka cierpliwość i czekanie, ale dwa, to było tak szczere i tak no, od razu się zakochałem w tym sporcie, że ja tak naprawdę nie mając nic z tego, poświęciłem wszystko, żeby to robić, bo ja przez pierwsze, nie wiem, no, parę ładnych lat, myślę, że to by można było dokładnie policzyć, ale nie wiem, 4, 5, z tego sportu to nic nie było, tak? Jedyne, co się tam dostało, to buty klubowe czy dres klubowy, który i tak potem przy zmianach barw klubowych musiałem oddać. I gdzieś tam przez te pierwsze parę lat to tak naprawdę nic nie było, a czasy też nie były fajne, bo ja potrenowałem rok, półtora, potem poszedłem na studia. I to jest taki bardzo newralgiczny i ciężki okres dla wszystkich sportowców, gdzie albo się określamy... Czy trenujemy dalej, czy idziemy w kwestie dokładnie, zawodowe? Dokładnie, czy idziemy do pracy, dokładnie, że jeżeli nie ma tego wsparcia ze strony sportowej, to bardzo dużo osób rezygnuje. A ja gdzieś tak to sobie wszystko starałem poukładać, że no dało się nie mieć nic z tego sportu, prócz oczywiście takiej czystej, wspaniałej satysfakcji, a iść na studia, trenować, studiować. Więc jak słyszę w dzisiejszych czasach gdzieś młodych zawodników, czy generalnie, że czegoś się nie da, to nie ma czegoś takiego, że się nie da. Jak się coś chce zrobić, to się wszystko da ogarnąć. I jak ja sobie przypomnę moje pierwsze te sportowe początki i treningi, chciałem, podobało mi się to wszystko się dało zrobić. Tak? Ja o 7 rano wychodziłem z domu na PKS, żeby do liceum tam dojechać. Potem o 14 kończyły się lekcje. Ja czekałem 2, czasami 3 godziny na trening, robiłem trening i szedłem na stopa, bo już wszystkie PKS-y pojechały do domu i czasami stałem godzinę, dwie, a czasami już z buta jeszcze 1,5 godziny, 7 kilometrów szło się do domu i tak 2 lata. Ale może też przez to takich fajnych początków, tyle już lat w sporcie człowiek jest, tyle osiągnął, docenia to wszystko, co ma. Ja myślę, że też... Myślę, że też wy się nie dziwicie, słuchając tego podcastu, że rozmawiam z 2-krotnym złotym medalistą, bo to pokazało, jak trzeba być w życiu wytrwałym, żeby osiągnąć sukces. I zobacz, no, to jest niewyobrażalne, żeby dzisiaj, nie wiem, jakiś młody człowiek powiedział, Boże, muszę tyle dojść na trening, tyle muszę czekać i tak dalej. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, łatwo jest dostępne. A tutaj jakby, no, żeby zdobyć te złoto i posmakować tego medalu, trzeba naprawdę dużo poświęcić, tak jak ty. Dokładnie, dokładnie. I no to tak jak mówię, do początki były takie, później wcale nie było łatwiej, bo potem jak poszedłem na studia, zmieniłem trenera, klub,
To na studiach były takie czasy, gdzie byłem takim typowym studentem, gdzie kupowałem z kolegą, mówię o tych początkach, pierwszych 2 latach studiów, gdzie mieszkaliśmy gdzieś na jakiejś stacji i kupowaliśmy z kolegą po paczce pierogów z Biedronki. Mieliśmy tam odliczone po parę pierogów na każdy dzień, gdzieś tam się liczyło. Każdy grosz podwójnie patrzało, ale no, nie miałem Jest co absolutnie nigdy takich. wspominać teraz. Dokładnie, nie miałem nigdy takich myśli, gdzie, żeby zrezygnować, iść do pracy, Piękne No. czasy, no. Ja pamiętam swoje pierwsze pieniądze, jakie w sporcie dostałem, to tak naprawdę człowiek nie wiedział, co z tym zrobić, bo to było w Grudziądzu, taki był jakiś organizowany pięciobój lekkoatletyczny. I tam pojechałem, wystartowałem i zrobiłem najlepszy wynik ze wszystkich w ogóle startujących, ze wszystkich grup. I ja za to osiągnięcie dostałem 3000 zł w kopercie, bez żadnego ten. Więc no, to był taki budżet, że po prostu byłem w szoku. Zadzwoniłem do kolegów na stacji, że dzisiaj robimy imprezę, ja stawiam i gdzieś tam miłe wspomnienia. No super, super, strasznie, strasznie miło się tego słucha. Ale Maciek, musiałbyś też nakreślić naszym słuchaczom, co masz niedorysowanego, co tak naprawdę ci dolega. W ogóle ja, szukając informacji też o tobie, żeby gdzieś tam dobrze się przygotować, jak wpisałam w wyszukiwarkę Google twoje imię i nazwisko, to wiesz, jaka wyskoczyła jeszcze propozycja przez Google? Nie mam pojęcia. Maciek Lepiato, co jemu dolega? No, u mnie zależy jeszcze od pory roku, jak jestem ubrany. No, ta moja niepełnosprawność nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tak fachowo zaczynając, to jest koń skorzpotawa, lewa stopa. A tak już jak objawami fizycznymi, no to jest, mam lewą nogę krótszą, około 4 cm, duży ubytek masy mięśniowej poniżej kolana, i to jest chyba taka najbardziej widoczna rzecz, Szczególnie i latem. nieruchomy, dokładnie, dlatego mówię o tym ubiorze, bo jak są spodenki, to już to się robi widoczna niepełnosprawność. I do tego mam praktycznie nieruchomy staw skokowy. Więc no tutaj z tego całego zestawu to chyba najbardziej taki uprzykrzający trenowanie i życie codzienne jest ten skrót nogi, bo to jednak czasami niektórzy mają po centymetrze, półtora ubytek gdzieś tam w którejś z kończyn i już są jakieś duże bóle pleców, niemożliwość wykonywania dużo rzeczy, a tu gdzieś tam no te cztery, niektórzy nawet lekarze tam mówią, że jest 5 centymetrów, ale ja tam generalnie nigdy nie miałem, nawet w młodzieńczych czasach, problemu, że tam mam jakąś inną nogę. Gdzieś tam jakoś do tego podchodziłem, że jeden jest wysoki, drugi niski, ktoś ma blond włosy, ktoś odstające uszy. Tam gdzieś miałem po prostu trochę inną nogę. Tym bardziej mówię, że ja wręcz wyróżniałem się sprawnością wśród rówieśników, więc generalnie nigdy nie miałem jakoś tutaj, w sensie samym ze sobą, problemu z tą nogą. Okej, okay, super. Chciałabym tylko jeszcze przypomnieć Wam, że patronatem podcastów Moje Pierwsze Igrzyska jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. No i tutaj też tak gładko możemy przejść do kolejnego pytania. Czy kiedykolwiek właśnie odczuwałeś jakąś dyskryminację, oprócz tego, że Ty nie widziałeś tej swojej niepełnosprawności, to czy kiedykolwiek natrafiłeś na jakąś dyskryminację od strony innych ludzi? Generalnie nie. I teraz ja nie wiem, czy takowej po prostu nie było, czy po prostu ja, Nie zauważałeś jej. będąc odpowiednio nastawiony do tego wszystkiego, po prostu tego nie zauważałem. Ja myślę, że to wręcz działa w drugą stronę, że gdzieś tam wielu gdzieś tam trenerów, po prostu się bardzo często spotykam, podajemy jako wzór, że mówi zawodnikom, że ja nie chcę słyszeć, że czegoś się nie da, jak zobaczcie na tego i tego, z jakimi tam trudnościami osiąga takie rzeczy.
Myślę, że jeżeli by tak już dziury w całym szukać przy tym pytaniu, to można by tu podać przypadki z czasów szkoły, gdzie, tak jak mówiłem, wyróżniałem się sprawnością na pewnym tam, w pewnych, chyba było w gimnazjum, potem też w liceum, w siatę to w ogóle jeden z lepszych w szkole grałem, w kosza bardzo dobrze grałem, ale w koszykówki akurat nie lubiłem, ale bardzo dobrze grałem. I dla mnie bardzo takim bólem jako ambitnego sportowca było to, że nauczyciele bali się mnie zabierać na zawody sportowe, takie międzyszkolne chociażby, bo bali się, że się coś stanie, tak? No, jakaś tam jest inna noga, jest coś tam, tak? Jakaś niewiedza i wiem, że zwłaszcza w gimnazjum wiedziałem o takim procesie, bo moja mama była nauczycielką języka polskiego w tej szkole, więc mnie też nawet uczyła. I wiedziałem jakby z pierwszej ręki od mamy, że nauczyciele w kuluarach też ciebie... takich rzeczy się tak, po prostu tak, boją. Że boją się ciebie zabierać, żeby się coś, zaraz się coś stanie, to będzie dym. I wiem, że mimo gdzieś tam ambicji i wyróżniania się fizycznie, to często byłem pomijany przy różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. No tutaj wiadomo, że szkoda, ale no często właśnie tak jest, że gdzieś tam ta niewiedza buduje w nas taki niepotrzebny strach. Generalnie tak. Lęki takie, takie. Jak się czegoś boimy, to lepiej nie dotykać z boku tam. Dokładnie. No tak do tego podchodzimy do tego. Większość z nas tak naprawdę gdzieś tam podchodzi, nawet jeżeli my gdzieś tam mamy opanowane... No to, że znamy osoby niepełnosprawne, to pewnie każdy z nas ma jakąś dziedzinę, w której czegoś się po prostu cyka i woli jej nie dotykać, bo tak jest bezpiecznie, więc jestem w stanie to zrozumieć. No dobra, a to opowiedz nam, to główne pytanie tak naprawdę tego podcastu. Jakie były twoje pierwsze igrzyska? Co odczuwałeś? Czy jakieś sytuacje albo jakieś emocje utkwiły ci wyjątkowo w pamięci? No i przede wszystkim twoje pierwsze igrzyska to... Londyn 2012. Tak naprawdę ja byłem na dwóch igrzyskach, jeszcze w Rio, więc nie mam aż takiego porównania, jak to na przekroju wielu lat wyglądało. Natomiast no, igrzyska w Londynie, no coś wspaniałego. Wspaniałe kibice, otoczka, cała ta atmosfera. Ja generalnie do sportu tutaj niepełnosprawnych trafiłem na swoich pierwszych mistrzostwach świata byłem w 2011 roku, więc stosunkowy świeżak. Świeżak, tak, jak jechałem na igrzyska do Londynu i to było na pewno na mój duży plus, mimo 24 lat już, tak, to byłem takim no, nieopierzonym zawodnikiem. I myślę, że to było na ogromny plus dla mnie, że nie wiedziałem, na co się pisze, gdzie jadę, jak to będzie wyglądało. O, myślę, że to by się mogło gdzieś tam różnie skończyć. Jakbym wiedział, że na moim konkursie poproszę do kibiców o doping, żeby poklaskali i nagle 80 tysięcy ludzi wstanie i będzie oklaskiwało mój skok rytmicznie, że ludzie będą gdzieś tam, obcy ludzie będą płakać ze mną podczas wręczania złotego medalu. No, to są rzeczy, które chyba będę do końca życia pamiętał. To są rzeczy, z których czerpię do dzisiaj, podczas różnego rodzaju tam symulacji, podczas jakiegoś treningu mentalnego. No coś wspaniałego, że tak naprawdę chłopak znikąd, bo jeszcze ludzie gdzieś tam o mnie nie znali, w środowisku byłem nowy, że gdzieś tam debiutant na igrzyskach nagle zdobywa złoty medal, okrasza go rekordem świata. Same pozytywy. Tak, ale tak, i też tak. Właśnie ta, myślę, że właśnie trafiłeś, dużo miałeś, tak jak powiedziałeś, dużo plusów. Ten debiut, który dodatkowo cię napędzał. No nie oszukujmy się, ale igrzyska w Londynie, przynajmniej w mojej pamięci, też najbardziej zapadły mi pozytywnie, no bo tam była atmosfera. Tak jak powiedziałeś, tak? Na stadionie lekkoatletycznym na pewno też było bardzo, bardzo dużo kibiców. No i ta atmosfera sama napędzała, nakręcała cię, żeby jeszcze lepiej, jeszcze wyżej tak naprawdę skakać. Dokładnie. A już a propos takich ciekawostek, wspomniałem, że korzystam z różnych sytuacji z Londynu podczas treningu mentalnego aż do teraz. To moją taką ulubioną sytuacją, którą bardzo często odtwarzam,
odpowiednio ją potem sobie modyfikuję, przykładowo teraz pod igrzyska w Tokio. Na stadionie olimpijskim w Londynie, po wejściu do call roomu, czyli tamtego pomieszczenia, gdzie tam wszystkich tam sprawdzają, weryfikują, na stadion wyprowadzenie było w takim małym, bardzo surowym, takim małym, wąskim, surowym takim tunelem, gdzie leżał tylko tartan na podłodze i co tam 10 metrów wisiała lampa. I szło się tak naprawdę dookoła pod trybunami, wokół tego stadionu, pod tymi trybunami, takim wąskim korytarzem i tylko taki było, słychać taki szum i te mijające lampy, ten szum i potem te wyjście na ten stadion, te lampy, ci ludzie, no to jest, to ja to no mam przed oczami, jakby to było wczoraj i no to są... No wspaniałe rzeczy. Szkoda trochę, że te zbliżające się igrzyska na pewno takich odgłosów nie dostarczą. Aczkolwiek również z wielkim utęsknieniem wyczekuję. Czekasz już. Jezu, jak opowiadałeś o tym pomieszczeniu, to ja sobie to zwizualizowałam też i powiem Ci, miałam ciarki. Znaczy jeszcze będąc w ogóle na igrzyskach w Londynie, to tym bardziej wiem, jaki faktycznie był tam szum. No i musicie uwierzyć nam na słowo, że no, atmosfera igrzysk w Londynie była naprawdę niesamowita i fajne jest to, że jesteś takim może nie młodym zawodnikiem, ale że jesteś tak świadomym zawodnikiem i fajnie opowiadasz i pokazujesz, jak ważne są właśnie takie aspekty, chociażby jak trening mentalny, no i jak bardzo to pomaga zawodnikowi. No, w dzisiejszych czasach trening mentalny jest wymieniany, tam jest wymieniony, można wymienić parę filarów tego mistrzostwa sportowego. No i w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych filarów jest trening mentalny. Dokładnie. Dokładnie, super. No dobra, to teraz tak przejdźmy do takiego pytania. Nie wiem, chociaż zastanawiam się, czy u Ciebie kiedykolwiek pojawił się jakiś kryzys? Czy pamiętasz, czy był taki? Czy chcesz o tym opowiedzieć? Znaczy generalnie ja myślę, że a po takiego kryzysu w sporcie, to takiego czegoś wcześniej, inaczej. A propos kryzysu w sporcie, myślę, że jest w dzisiejszym, może nawet nie dniu, ale teraz jestem na takim swoim etapie kariery, gdzie może nie kryzys, kryzysem tego nie nazwał, ale takie najcięższe dni. Teraz jestem w takim najcięższym okresie. No wiąże się to z tego, że 2 lata temu przydarzyła mi się rzecz w sporcie dla sportowca najgorsza, a z tej najgorszej rzeczy stała się w ogóle najgorsza z najgorszych w ogóle, jakie ktoś mógł sobie kiedykolwiek wymyślić, bo no, jak wiemy, ja mam tylko jedną nogę taką sprawną, zdrową, która jest tutaj moim, jak można powiedzieć, jedynym żywicielem. I 2 lata temu na zawodach w tej jedynej mojej zdrowej nodze zerwałem Achillesa. I to jest noga odbijająca i generalnie zerwanie Achillesa w nodze odbijającej dla skoczka wzwyż to jest sportowe zabójstwo. To już jest i tak naprawdę no, nie będę się tam wdawał w szczegóły, bo to by za dużo zajęło, ale 2 operacje, zakażenie, gdzieś tam 3 miesiące bez w ogóle jakiegokolwiek chodzenia. Zaraz z tego się wzięły problemy z wagą, taka no, psychika zniszczona. I tak naprawdę z jednej strony ja jestem bardzo świadomym i ambitnym zawodnikiem i cały czas nie jestem zadowolony z tego, jak to idzie wolno, ten postęp po tej kontuzji. Chciałbym, żeby to było szybciej, żeby to było już, żeby... Brak Ci takiej zwykłej, czystej cierpliwości. Dokładnie, ale też wiem z drugiej strony i bardzo dużo osób mi to powtarza, że co Ty w ogóle, no puknij się w czoło, przecież 95% ludzi by w ogóle do sportu nie wróciło. No właśnie. A jedziesz za parę miesięcy na igrzyska, bardzo dużymi szansami na zdobycie na trzecich igrzyskach medalu. Więc tu też na pewno plus tego treningu mentalnego pracujemy nad jakimiś takimi sprawami z cierpliwością, z tonowaniem tych emocji, tych zapędów. Więc
Kryzysu jako takiego nie miałem. Nie miałem nigdy myśli, żeby gdzieś to skończyć, żeby zająć się czymś innym. Po prostu myślę, że teraz takie mam najcięższe dni w swojej karierze, ale myślę, że i to gdzieś tam powoli z tym poprawiającym się stanem zdrowia i wynikami będzie gdzieś tam miało. No, ja jestem tego pewna, że tak musi być i nie może, tylko tak naprawdę tak będzie. No, tak jak sam sobie odpowiedziałeś i tak jak inni ci to mówią, no po tak ważnej kontuzji, no pewnie większość ludzi raczej nie wróciłaby do sportu, a ty mimo wszystko przetrwałeś to wszystko, tą kontuzję bardzo poważną, to gdzieś tam tą walkę o siebie w głowie, więc ja jestem pozytywnie O, nastawiona i za ciebie. tutaj jeszcze, to jest, myślę, też bardzo dobre miejsce, bo wspominałaś o patronacie, więc też ogromne podziękowania dla naszego polskiego związku, bo no, ja pamiętam telefon do prezesa Szeligi po tym wypadku, że wszędzie, gdzie chcemy, jak ten zielona karta, i pamiętam słowa prezesa, powiedział: Maciek, ty jesteś naszą wizytówką, ty musisz być zdrowy, musisz skakać, musisz tutaj nas promować. I naprawdę bez też pomocy tutaj Startu. Polskiego Związku to startu, to marnie by to wyglądało, bo i gdzieś tam odpowiednia rehabilitacja. Drugą operację miałem w Warszawie, w Karolinie Medical Center. Tam do Warszawy się praktycznie na pół roku przeprowadziłem. Także też nawet po takich sytuacjach widać, że ja do spraw wszystkich takich podchodzę zero-jedynkowo. Jak sport to sport, jak był wypadek, była rehabilitacja, to też zero-jedynkowo przeprowadziłem się do Warszawy, wynająłem mieszkanie najbliżej możliwej rehabilitacji, jak się tylko dało, żadne dojazdy nie wchodziły w grę. Trochę żona była zła, bo się w cudzysłowie po wypadku, jak zerwamy Achillesa, to mówiła, że przynajmniej trochę w domu będę więcej. A byłem jeszcze mniej w domu, bo praktycznie cały czas w Warszawie siedziałem na rehabilitacji. No ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to wszystko miało sens, że po tych perturbacjach, po tych komplikacjach, bo tam mimo, że samo zerwanie jest no, tragiczne, to jeszcze były komplikacje z zakażeniem, druga operacja i mimo wszystko, że gdzieś tam tyle tego było, to gdzieś tam te dni rozłąki, tego wszystkiego, co się poświęciło. No, myślę, że jeszcze parę ładnych lat startów przede mną, Przed tobą. bo... No i super, super. Przede wszystkim no, dziękujemy, że gdzieś tam start czuwa nad tymi naszymi zawodnikami, że tak bardzo pomogli, cieszymy się. A w sumie z jednej strony popatrz, jesteś zero-jedynkowy, więc nie ma tutaj w ogóle czasu na to, żeby się zastanawiać nad jakimiś kryzysami, bo ty po prostu idziesz po swoje, tak? Tak samo Od było z razu działam. Jest jakaś rehabilitacją. sytuacja, Tak. jest działanie i tak samo bardzo dużo osób się mnie pyta, że mam takiego zawodnika, czy może bym go tam nie potrenował, nie ten. Ja absolutnie w żadne takie akcje się na razie nie angażuję, bo ja bym to musiał robić zero-jedynkowo i jeżeli bym się wziął za trenowanie jakiegoś zawodnika, to albo bym to było kosztem moich treningów, albo tego zawodnika, a to już by mi nie pasowało. Więc póki jest sport, na razie jest sport, jest tylko sport. Kiedyś tam na pewno w trenerkę się jakąś pobawię, ale Na razie zaangażowanie jest fokus zawsze jest na biedne, twoją bo karierę. dokładnie. No i o to chodzi. Myślę, że wszystko ma swój czas i miejsce, więc nic nie jest tak naprawdę stracone. A fajne jest to, że wiesz, dużo ludzi w dzisiejszych czasach chciałoby najlepiej ciągnąć dwie albo trzy sroki za ogon i ty pewnie też byś tak mógł, tak? Ale fajne jest to, że potrafisz na to spojrzeć. Nie, jestem okej, teraz trochę egoistą, bo pracuję dla siebie, no ale kiedyś, za ileś tam lat, będziesz egoistą dla kogoś innego, tak? I będziesz całe serducho wkładał w trenowanie tego na przykład młodego zawodnika, przyszłego mistrza. Mam kilka pomysłów po Tokio, żeby już troszeczkę też, to już w tym roku, jak to mówi się, Chrystusowe, 33 lata, więc mimo wszystko już warto gdzieś tam jakieś chociaż leciutkie podwaliny pod jakąś przyszłość robić. Mam tam parę pomysłów, uzależnia mi od występu w Tokio, jak pójdzie.
i coś tam już może oprócz tego sportu się będzie jeszcze działo. Ale tak jak mówię, na razie do Tokio jest na pewno 110% kierunek Tokio i trenujemy. Super. I no ja czekam na, wiadomo, na igrzyska, najpierw na Mistrzostwa Europy, potem na igrzyska, a potem myślę, że wszyscy czekamy na to, co Maciek Lepiato będzie dalej nam tutaj pokazywał. No dobra, to powiedz nam twoje najcenniejsze osiągnięcie sportowe bądź życiowe. Co uważasz, że jest, z czego jesteś dumny w swoim życiu? Tak naprawdę, ja kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałem i ja to myślę, że jest fajny taki mój cytat a propos tego pytania, że generalnie mam dobre życie, udane i gdzieś tam zawodowo, bo sport jest moim zawodem, sposobem na życie i w tym zawodowym takim życiu to na pewno medale z igrzysk są najważniejsze. Mhm. Który ważniejszy nie powiem, bo oba są skrajnie odmienne. Tym złotym w Londynie już mówiłem, a ten medal w Rio po 4 latach też okupiony był jeszcze cięższą pracą, wieloma kontuzjami, tak naprawdę walką o start. 4 miesiące przed walczyliśmy, żeby w ogóle tam wystartować. To się skończyło tak, że zaraz po igrzyskach w Rio miałem operację. Na szczęście się to wszystko skończyło happy endem. Pomyślnie. Chociaż myślę, że takie większe szczęście czułem w Rio. Jak pamiętam, jak wróciłem po dekoracji, bo ja miałem dekorację zaraz po konkursie, wróciłem z tym medalem złotym do pokoju i tam pamiętam, parę osób się zebrało i tak usiadłem sobie na podłodze i tak wszystko to do mnie tak dotarło, to pamiętam to uczucie i to chyba takie było najpiękniejsze uczucie w całej przygodzie ze sportem jak na razie. Natomiast prywatnie też tutaj absolutnie nie ma na co narzekać, tak? Mam wiele osób, które mnie wspierają, wspaniałą rodzinę, żonę, 5-letniego syna, wielu wspaniałych znajomych, którzy mnie gdzieś tam wspierają, więc tak jak na początku powiedziałem, ja mam dobre życie i mam nadzieję, że ono będzie trwało jak najdłużej się da. Jak najdłużej się da i będzie jak najbardziej takie jakościowo wspaniałe. No super. I tego życzymy jak najbardziej. Serce aż się raduje, jak się takich rzeczy właśnie słuchasz. To zresztą słychać w twoim głosie, że to nie jest jakiś tam wyklepany tekst, którego się nauczyłeś, tylko faktycznie przemawiają przez ciebie emocje i to słychać, że jesteś i dumny z tych aspektów sportowych i z życiowych. To mi się też nigdy nie podobało, jak też większość ludzi, społeczeństwa nas postrzega jako osoby niepełnosprawne. I zawsze, jak to mówię, zawsze mam przed oczami taki mem, jak fotograf robi zdjęcie osobom niepełnosprawnym i on mówi, proszę się nie uśmiechać, jesteście Państwo niepełnosprawni. I to mam zawsze to zdjęcie przed oczami i gdzieś to jest takie... Takie postrzeganie ludzi. Takie postrzeganie, ale ja też uważam, że często my sami sobie gdzieś tam takie stereotypy nakreślamy w społeczeństwie, dokładnie, prawda? Dokładnie. Ja bardzo nie lubię na przykład też idealizowania w drugą stronę i według mnie, może to co ja tam pomyślę, ale myślę, że dużo... Nie podobała mi się bardzo kampania, to nie pamiętam, to chyba było przed igrzyskami w Londynie właśnie, że nadludzie, że super hero, że... Mhm. To potem ten człowiek tak z boku to już nie wie, czy jak ma traktować. Czy ja zawsze mówię, że normalnie. Kiedyś były nawet takie szkolenia dla dziennikarzy, jak przekazywać sport osób niepełnosprawnych w mediach, jak o tym mówić, jak to pokazywać. Nie? Ja mówię, no jak? No normalnie. No. Jak tak jak widzicie. Sprawnych. Jak widzicie, jak były jakieś oczekiwania i one nie zostały spełnione, to zganić, opieprzyć. Jak jest jakaś fajna niespodzianka, debiut udany, to pochwalić. No, chodzi o normalność wszędzie, tak? I ja takie, ja nie lubię jakoś takich skrajności, że albo, że oni wszyscy smutni, że tacy, że ten, ale też znowu w drugą stronę też jakoś tak mnie kuje w oczy, jak widzę jakieś takie kampanie typu nadludzie, superhero. Bo ja się absolutnie za taką osobę nie uważam.
Nie uważasz. No tak, ja myślę, że też ani w jedną stronę, ani w drugą. Tak po środku jest, myślę, właśnie dobrze. Tak No, ludzko. bo każdej dziedziny życia dotyczy, że takie wygięcia w jedną czy w drugą stronę nie są gdzieś tam za Nie są bardzo zdrowe. wskazane No i dobre. dokładnie. Dokładnie. No dobra, to mniej więcej wiemy już, jakie masz plany na 2021 rok. Opowiedz nam o tym. Co się w tym roku jeszcze wydarzy? Co chciałbyś osiągnąć, zrealizować, może zamknąć, rozpocząć? Na pewno teraz jeszcze przez kilka dni mamy ostatnie zgrupowanie przed sezonem, bardzo ważnym olimpijskim. Myślę, że około 4-5 startów, potem przed Mistrzostwami Europy, potem Mistrzostwa Europy. Potem wrócimy do cyklu takiego zgrupowań, obozów. Myślę, tam już jest to rozpisane, wszystko dokładnie zaplanowane. Ale teraz nie pamiętam, tam chyba mamy w tej drugiej części 3 albo 4 zgrupowania przed igrzyskami. Mamy potem do igrzysk polecieć troszeczkę wcześniej na takie zgrupowanie dochodzeniowe, takie na miejscu, bo tam jest dość ciężka pogoda w tym okresie, co będziemy. No i wiadomo, początek września, ja już dokładnie tam wiem, to jest 4 września mam start. Jak najlepszy start. Jaki to będzie, to na pewno jadę po medal, ale jaki to się okaże, bo tak jak wspominałem, jestem po bardzo ciężkiej kontuzji, konkurencja nie spała, więc zobaczymy. No i tak jak wspomniałem, jest tam parę pomysłów, co po Tokio. Na pewno butów na kołek nie wieszam i mam w planach na pewno jeszcze poważne przygotowania do igrzysk w Paryżu w 2024. I to będzie na pewno impreza, do której się jeszcze będę przygotowywał, ciężko trenował. Po Paryżu zobaczymy. A z takich jak tu już, będziesz pierwszą osobą gdzieś tam, ten rąbek tajemnicy zdradzę. I to od wielu lat mi chodzi, założenie swojej fundacji i gdzieś tam pomaganie innym osobom. Więc myślę, że to się po Tokio stanie i gdzieś tam powstanie jakaś fajna fundacja. No to super. Super, znaczy jest mi w ogóle miło, że zdradzasz taki rąbek tajemnicy, ale myślę, że w tym temacie się jeszcze zgadamy, bo mnie też ostatnio chodzi to bardzo po głowie i może wejdziemy w jakąś współpracę, wiesz, już mówię ci na samym początku. Dokładnie. Super, cieszę się w ogóle, że gdzieś tam masz ten plan bardzo napięty i ta sytuacja, no wiadomo, o tej dobie pandemii wszystko gdzieś tam krzyżuje. Fajne jest też to, że jesteś takim zawodnikiem, który mówi, że chciałbyś jeszcze na kolejne igrzyska pojechać. To też jest w ogóle super, że gdzieś tam zakładasz taki plan długoterminowy, a nie gdzieś tam, dobra, jestem od jednych Znaczy, no to igrzysk do jest podstawa drugich. świadomego zawodnika, tak, to jest podstawa, ale jeszcze 1,5 roku temu przed Achillesem plan był taki, żeby Doczołgać się do karierę Tokio. skończyć. Nie, żeby się doczołgać do Los Angeles. W Los Angeles skończyć 40 lat i iść na emeryturę już wtedy z wielkim, jak to można powiedzieć, hukiem. Natomiast no, na dzień dzisiejszy ten Achilles, nie wiem jak ta noga będzie się za parę lat zachowywać. Więc zobaczymy. Na pewno Paryż, a kto wie, może i Los Angeles. Nigdy nie mów nigdy. Dokładnie. No dobra, super, super. Boże, bardzo, bardzo miła ta rozmowa była nasza. Mam nadzieję, że wy też jesteście tacy pozytywnie nastrojeni, że Maciek tak, no super opowiedział nam o wielu aspektach ważnych w życiu, nie tylko sportowym, ale i też prywatnym. Ja zaciskam bardzo mocno kciuki najpierw za Bydgoszcz, potem za Tokio. Mam nadzieję, że wy też będziecie zaciskać, będziecie obserwować Maćka przede wszystkim. No i cóż, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Było bardzo miło i cieszę się, że gdzieś tam pozytywnie to wszystko wyszło. Super. Dzięki Maciek, trzymaj się i zdrówka przede wszystkim. Pozdrawiam. Pozdrawiam.